Opowiadanie o perskim księciu i uczciwości. Pewien perski książę postanowił w końcu się ożenić. Ponieważ nie miał sprecyzowanych preferencji odnośnie przyszłej wybranki, postanowił wydać wielkie przyjęcie, na którym miał dokonać wyboru. Pewna stara służąca księcia bardzo się tym zmartwiła, ponieważ wiedziała o wielkim uczuciu, jakim jej córka darzyła możnowładcę. Gdy powiedziała o tym córce, ta nie zniechęciła się i postanowiła przyjść na przyjęcie, aby ostatni raz zobaczyć księcia w stanie kawalerskim. Na imprezie zjawiły się wszystkie najpiękniejsze dwórki z królestwa. Książę jednak zaskoczył wszystkich, rozdając kandydatkom doniczki z ziemią i wrzucając do każdej doniczki po jednym ziarnku. Przyjdźcie do mnie za pół roku. Ta, która wyhoduje najpiękniejszy kwiat, zostanie moją żoną, ogłosił książę. Córka służącej postanowiła zaopiekować się swoim ziarnkiem jak największym skarbem. Codziennie pilnowała, aby nie zabrakło w doniczce wody i dbała o to, by ziarenko miało wystarczająco dużo słońca, aby się rozwinąć. Zasięgnęła również porad u najlepszych ogrodników w królestwie w sprawie nawozów i technik pielęgnacyjnych. Mimo wielkich starań, po 3 miesiącach w doniczce nie wyrosło zupełnie nic. Córka służącej podwoiła więc wysiłki. Jednak po półrocznej walce nadal nie udało jej się nic wyhodować. Bardzo się tym zmartwiła, ale i tak postanowiła przyjść na przyjęcie, w którym książę miał dokonać wyboru. Co mi szkodzi? Pójdę zobaczyć go po raz ostatni, pomyślała sobie. Gdy pojawiła się na sali bankietowej ze swoją pustą doniczką, były tam już wszystkie dwórki. Każda z nich miała w doniczce przepiękny kwiat, jeden piękniejszy od drugiego. Książę przeszedł się po sali, poszukując tej właściwej doniczki. W pewnym momencie zatrzymał się przed córką służącej i patrząc na jej pustą doniczkę ogłosił. Wszystkie ziarna, jakie wrzuciłem do doniczek, były jałowe i nic nie mogło z nich wyrosnąć. Ta oto niewiasta wyhodowała najpiękniejszy kwiat, kwiat uczciwości, i ona zostanie moją żoną. Uczciwość to postępowanie w zgodzie z własnym sumieniem. To wierność wewnętrznym zasadom, niezależnie od tego, co nam się przytrafia.